Dzień dobry Państwu. Minęła 15.30. Beata Chmielowska, Olech wcześniej niż zwykle witam w Teleekspresie. Jutro pogodnie będzie na zachodzie naszego pięknego kraju. W innych regionach więcej chmur, opady śniegu i deszczu. Jednym słowem pogoda bez zmian. Temperatury przyjemne od minus 1 na północnym wschodzie do plus 5 na południowym zachodzie. Sobota 3 grudnia. Zaczynamy Teleekspres. Kolejny raz zepsuł się rządowy samolot, którym do Wiednia poleciał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Tragiczny wypadek z udziałem polskiej ciężarówki na niemieckiej autostradzie zablokował ruch na przejściu w Świecku. Tysiące żołnierzy armii napoleońskiej od kilku godzin walczą pod Austerlitz i jak nieoficjalnie wiadomo, wygrają bitwę. Za półtorej godziny na krętej i niebezpiecznej ulicy Karowej w Warszawie kierowcy będą walczyć o puchar Teleekspresu. Na koniec powiemy o amatorach gier komputerowych, którzy doczekali się premiery konsoli nowej generacji. Awaria prezydenckiego samolotu w Wiedniu zawiodła akumulatory. Po delegację musiała przylecieć druga maszyna z Polski. Wszystko skończyło się szczęśliwie, ale nie sposób nie zadać pytania, co dalej z flotą dla VIP-ów. Moment jest szczególny, właśnie mijają 2 lata od wypadku, w którym cudem przeżył ówczesny premier Leszek Miller. Pożegnalna wizyta prezydenta mogła skończyć się źle. Szczęście w nieszczęściu, że awaria Tu-154 nie była groźna i zdarzyła się przy starcie. Mamy 2 tego typu samoloty. Nie dość, że to maszyny przestarzałe, to jeszcze są w powietrzu non-stop. Według ekspertów rządowa flota powinna być wymieniona już 2 lata temu. Pomijając kwestię bezpieczeństwa, to też wstyd na pewno prestiżu do naszemu państwu nie dodaje. Przypomina to i granie z losem. Doświadczyli tego m.in. były premier Marek Belka, gdy w Chinach w jego samolocie zapalił się silnik. Ale przede wszystkim Leszek Miller przeżył katastrofę śmigłowca, a jej skutki czuje do dziś. Jego zdaniem trzeba w końcu kupić nowe samoloty. Przetarg za jego rządów nie wypalił, bo wycofali się 2 kontrahenci. Dyskusja o tym, czy samoloty należy kupić, czy nie, skończy się wtedy, kiedy władze Rzeczypospolitej spotkają się na cmentarzu, uczestnicząc w kondukcie jakiejś delegacji, która ulegnie katastrofie. W styczniu ma się zakończyć przetarg na 6 nowych śmigłowców. Co z samolotami? Nie wiadomo. W Bytomiu zawaliły się pokopalniane zabudowania. Pod gruzami zginęły 2 osoby, a jedna jest ranna. Tragiczny wypadek w pobliżu przejścia granicznego w Świecku. Na kilka godzin wstrzymano tam ruch. Na niemieckiej autostradzie doszło do zderzenia ciężarówki z cysterną. Na miejscu zginął jeden z kierowców, Polak. Do wypadku doszło o 2 w nocy, 2 km od przejścia granicznego. Cysterna najechała na stojącą na autostradzie nieoświetloną ciężarówkę z przyczepą. Pojazdy stanęły w płomieniach. Kierowca cysterny zginął na miejscu. Dotąd nie mamy żadnej wiedzy, skąd pochodził kierowca. Wiemy natomiast, że cysterna była na polskich numerach rejestracyjnych. Akcja gaśnicza trwała pół godziny. Następnie rozpoczęto usuwanie z drogi zniszczonych samochodów i rozlanej parafiny. Ruch na przejściu wstrzymano. Utworzyły się korki. Kiedy to będzie rozładowane, nie wiem, w zależności od tego, kiedy będzie wznowiony ruch. Ruch po polskiej stronie będzie niebawem wznowiony. Niemiecki pas drogi zostanie odblokowany dopiero wieczorem. 3 Polaków wystąpi w konkursie skoków narciarskich w norweskim Lillehammer. W kwalifikacjach najlepszy był Austriak Andreas Kofler, który poszybował na odległość 134 metrów. Adam Małysz wylądował 2 metry bliżej i był to 4 wynik kwalifikacji. Kamil Stoch i Marcin Bachleda zajęli miejsca w 5. dziesiątce. Zadania dla Marcina Bachledy i Kamila Stocha to awans do 30. Za to Adam Małysz sprawia wrażenie człowieka, który sobie wszystko zaplanował i poukładał na ten sezon. Jest to widać na skoczni mocny, ale wielka forma ma przyjść na turniej 4 skoczni, potem Zakopanej i finalnie na Igrzyska Olimpijskie w Turynie. Co nie znaczy, że nie sprawi sobie i nam prezentu na dzisiejsze 28 urodziny, stając po raz 60 na podium Pucharu Świata. Rozpoczęcie konkursu o godzinie 16. Porywacze 4 cudzoziemców pracujących w Iraku dla organizacji charytatywnej grożą zabiciem uprowadzonych. Stanie się tak, jeśli do 8 grudnia nie zostaną uwolnieni wszyscy więźniowie z amerykańskich i irackich ośrodków odosobnienia. Groźbę terrorystów nagraną na taśmie wideo wyemitowała katarska telewizja Al Jazeera. Pokazano 2 Kanadyjczyków, którzy zostali uprowadzeni w ubiegłą sobotę w Bagdadzie razem z Amerykaninem i Brytyjczykiem. Wszyscy pracowali dla organizacji o nazwie Zespoły Chrześcijan Pokój Czyniących. Cudzoziemców wyprowadziło nieznane bliżej ugrupowanie Miecze Prawdy.